Eksport to jest, bym powiedział, zjawisko, które dla nas, polskich producentów żywności, ma jeszcze bardzo duży potencjał. Dlaczego to tak, bym powiedział, górnolotnie podsumowałem? Dlatego, że mamy świetne fabryki, dofinansowane przez dotacje z Unii Europejskiej, przez rozwój samej wiedzy producentów. Mamy świetnych ludzi, którzy przez wiele lat rozwinęli swoje kompetencje i już jakby znajomość języka angielskiego nie jest jedyną zmienną, żeby budować na takiej osobie zespół eksportowy. Mamy świetne rozeznanie rynków, mamy dostęp do wszystkich światowych targów. Wiemy, jak się tam wystawiać. Wiemy, jak znaleźć partnera w obszarze dystrybucji, wzmocnić go w obszarze marketingu. Wiemy, gdzie są Stany Zjednoczone, wiemy, gdzie są Chiny i wiele, wiele innych krajów. W związku z tym jesteśmy w tej samej strefie czasowej, co Afryka cała i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy wiele, wiele obszarów, które powodują, że jesteśmy w stanie stacjonalnie zbudować dużą sprzedaż eksportową, powiedziałbym, że nawet nieograniczoną sprzedaż eksportową. Eksportujemy do kilkudziesięciu krajów nasze produkty. Głównie jest to eksport oparty o rynki etniczne, czyli te, gdzie jest dużo Polonii. No z racji tego, że marka jest bardzo znana i ma 70-letnią już tradycję, to zarówno najstarsza Polonia amerykańska, no może nie ta przedwojenna, ale doskonale pamięta naszą, zna naszą markę i chętnie kupuje te produkty, więc tak, jesteśmy obecni za granicą. To jest cała Europa, ale myślę, że dla bardzo duży na przykład udział produktów polskich odnotowany jest w Czechach chociażby. Ja myślę, że to jest ponad połowa produktów z Polski, która jest właśnie na rynku czeskim czy też słowackim, ale mamy oczywiście również kierunki zachodniej Europy, starych państw Unii Europejskiej. Mamy bardzo dobrą żywność, mamy bardzo wysoką jakość, bardzo dobór smakowy, jeśli chodzi o te produkty i modernizację przemysłu przetwórczego, a właśnie między innymi dzięki sieciom zagranicznym ta jakość została może nie narzucona, ale w pewien sposób wymuszona i utrzymana, zarówno jeśli chodzi o jakość samego produktu, jak i jakość opakowania, bo to też oczywiście mówi się powiedzenie, że jemy oczami, tak? Więc jeżeli ten produkt jest dobrze opakowany, dobrze wyeksponowany, to też klient po niego chętnie sięga. A jakościowe, jeśli chodzi o smakowe walory produktów polskich, są absolutnie ewenementem i cieszą się ogromną popularnością.